szanowni członkowie stowarzyszenia, koleżanki i koledzy, zaproszeni goście. Witam wszystkich gorąco na trzeciej gali Mr. Szprycha. Kolejnej imprezie podsumowującej jakże intensywny dla nas rowerowy rok. Jest to doskonały moment, by poczynić pewne podsumowanie. Pamiętam, kiedy zaczynaliśmy propagowanie turystyki rowerowej. Było nas troje. Mieliśmy wielkie plany, marzenia i myślę, że udało nam się stworzyć stowarzyszenie, które uzyskało uznanie mieszkańców i stale zapisało się na turystycznej mapie Słupska. Dziś naszymi członkami są mieszkańcy Koszalina, Sławna, Bydgoszczy i wielu innych miejscowości z Pomorza. Stowarzyszenie to nie tylko tworzenie dokumentacji, pisanie projektów i pozyskiwanie pieniędzy. To atmosfera, ciepło, wspólne przeżywanie niezapomnianych chwil podczas rajdów rowerowych w kraju i za granicą. Tak jest i w tym przypadku. Stowarzyszenie można porównać do rodziny, która wzajemnie o siebie się troszczy. Z tego miejsca pragnąłbym podziękować naszym aktywnym członkom, którzy nam tę rodzinę stworzyli. Dziękuję Wam z całego serca. Dziękuję również naszym partnerom, sponsorom, którzy ciągle nas wspierają i dopingują do większych wyzwań. Francuski pisarz Victor Hugo powiedział: życie składa się z przywitań i pożegnań. Już wkrótce, drodzy członkowie, staniecie przed wyborem prezesa oraz zarządu. To od Was zależy przyszłość stowarzyszenia. Niech ta nasza wspólna, trzecia gala pomoże nam zapomnieć o tym, że czas szybko płynie, a niech pozostawi w naszych sercach niezatarte wspomnienia wspólnego spędzonego czasu, wspólnych radości i przygód. Jeszcze raz dziękuję Wam i życzę szampańskiej zabawy. Proszę Państwa, zapraszamy na wspólny posiłek. Andrzeja Budaza, Wojciecha Poruszaka, Marka Dąbrowskiego, Zbigniewa Dzieckiego, Annę Barszewską. Sławomir Dudziński. Myślę, że należą się gorące brawa naszym tutaj członkom stowarzyszenia. Dziękujemy. Realizacja naszych celów i zamierzeń. W imieniu naszego stowarzyszenia oraz jego członków wyrażamy głęboką wdzięczność za pomoc, zaangażowanie i
życzliwość, życząc jednocześnie powodzenia w realizacji życiowych przedsięwzięć. Poprosimy Krzysztofa Wiśniewskiego. Wiemy, że nie mógł przyjść. Nagroda i podziękowanie czeka, odbierze w późniejszym terminie. Marcin Warnowski. Jacek Szuba. Agnieszka Pajdo. Witold Stek też nie mógł dzisiaj być z nami. Małgorzata Szybrowska. Ewa Bojarska. Kiedy przygotowywaliśmy książkę o Jezierzycach. Wtedy zwróciliśmy się do Wojtka z pytaniem, czy pomógłby opracować szlak rowerowy ze Słupska do Jezierzyc. Z Łuski mieliśmy ten szlak opracowany przez Stowarzyszenie STS-owskie Bezpes. Natomiast Wojtek od razu powiedział, że tak i fantastycznie zrobiony szlak jest w książce, która ukazała się wtedy w 2012 roku. I od tamtej pory nie pamiętam już, ile razy byliście Państwo u nas na bunkach. Myślę, że na pewno 5, a może nawet 10. Nie prowadzimy takiego rejestru. Ja w zasadzie liczę tylko kubki, które z reguły dostaję na pamiątkę. I te kubki mamy w bunkrze. Pewnie teraz nasz kolega, który pełni tam zaszczytną wachtę, też pije z tego kubka jakąś ciepłą herbatę z cytryną. Bardzo dobrze się z Wami współpracuje i bardzo bym chciał utrzymać tą współpracę. Bardzo bym chciał, żebyście przyjeżdżali do nas na bunkrę jak najczęściej. Ze swojej strony też będziemy robili wszystko, żebyście się czuli jak najlepiej. No i dodam, że Wojtek, kiedy ostatnio odwiedził nas w tą ciemnicę na bunkach, bo teraz tam jest naprawdę ciemno i tak niewiele osób ogląda. Bardzo jestem wdzięczny za to, że pamiętałeś o tym, że tam ktoś siedzi w tym bunkrze. Wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić retro ride i zlot rowerów zabytkowych. Są robione różne zloty pojazdów zabytkowych. Zróbmy razem ride rowerów zabytkowych i zlot rowerów zabytkowych. Jaka będzie trasa? Myślę, że Słomczyna na pewno będzie na tej trasie. Pewnie będzie też zlot. No i oczywiście muszą być bunkry w Łusce. No przepraszam. Opadła mi przy ulicach. Także będziemy, mam nadzieję, dalej pracować i dalej realizować różne fajne pomysły. Czy mam teraz przekazać mikrofon Polini? To się nazywa Polini. Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, bardzo ciężko jest zabrać głos po moim szanownym koledze, który powiedział chyba wszystko. Tak, o powstaniu też warto było wspomnieć, bo przecież Szprycha nie była zaangażowana w inscenizację powstania warszawskiego. Proszę Państwa, mało jest stowarzyszeń w Słupsku, w regionie, które dla promocji naszego miasta robią tyle, ile robi Szprycha. Więc ja serdecznie dziękuję panu Wojtkowi, ale na ręce pana Wojtka składam to podziękowanie dla wszystkich członków stowarzyszenia, bo wszędzie tam, gdzie jesteście, promujecie również nie tylko nasze miasto, ale cały region. Dziękuję serdecznie. Jesteśmy czyści, to tak naprawdę można powiedzieć, że Szprycha jest matką z rynku. Narodziła się wtedy idea otwarcia wypożyczalni rowerów, bo brałam udział w tym rajdzie i nie ukrywam, miałam serwis na starcie i serwis na końcu rajdowa. Ale zdała się wspaniały serwisant, który załagodził cały konflikt i tak naprawdę się narodziła idea, że dlaczego właściwie nie mamy wypożyczalni rowerów. Więc mogę powiedzieć, że jestem ogólnie zobowiązana, że byliście
jesteście i zdrowe koła do wszelkich starań, żeby dalej tak było. Proszę Państwa, Agnieszka powiedziała, że Szprycha jest matką i firmy i bardzo dobrze. Pamiętam, jak nie miała swojego roweru, musiała pożyczonym rowerem jechać i uległ uszkodzeniu. Firma świetnie się rozwija i promuje ziemię smugdzińską. Z Wojtkiem spotkaliśmy się 3 lata temu. Usłyszałam, że jest takie stowarzyszenie w Słupsku, prężnie działające. Umówiłam się na spotkanie, zainteresowałam go naszą gminą i zgodził się, aby zorganizować wspólnie pierwszy rajd rowerowy 3 lata temu. Co roku odbywają się 2 rajdy, jeden w okolicach Święta Majowego, czyli 1 maja, drugi 15 sierpnia, jesteśmy czyści. Coraz więcej rowerzystów ze Szprychy przyjeżdża do gminy Smugdzino i bardzo się z tego cieszę. Piękna gmina, przy okazji zapraszam. Wspaniałe tereny, piękne okolice, czyste powietrze. Przyjeżdżajcie Państwo, bo warto. I bardzo dziękuję Wojtkowi za to, że możemy razem współpracować. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Witam serdecznie Państwa. Ja w ogóle bardzo chciałam Szprychy podziękować za to ogromne wyróżnienie, bo właściwie to nie ja jako reprezentantka Centrum Inicjatyw Obywatelskich, tylko Szprycha nas reprezentuje, więc ja tutaj dziękuję w imieniu naszego stowarzyszenia za to wyróżnienie dodatkowo, bo nasza współpraca trochę na czym innym polegała i to było po prostu takie fajne. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękujemy bardzo. Gratulujemy. Proszę tą piłeczkę trochę odbić w drugą stronę. Zawsze ta osoba przekazywała dyplomy, uznania, nagrody wszelkiego rodzaju, naprawdę pozdrowienia. A czas najwyższy, żebyśmy byli to zrobili tą drugą stronę dla Wojtka. Gdyby nie Wojtek, to byśmy nas tak naprawdę nie siedzieli tutaj. Dla Wojtka tu przeczytam dyplom, taki naprawdę mocno uznaniowy. Dziękujemy za wielkie zaangażowanie i ogromny wkład w pracę w rozwoju Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej Szprycha, za promowanie idei zdrowego trybu życia i poznawania najbliższej okolicy Polski, świata z perspektywy dwóch kółek, zapewniając rozwój ogólnodostępnych imprez rowerowo-turystycznych oraz za zaangażowanie w działania zmierzające do tego, by Słupsk był miastem przyjaznym rowerom i rowerzystom. Wyrażam swoją wdzięczność i życzę powodzenia w realizacji nowych pomysłów i zamierzeń. Niechaj wszystkie życiowe i szprychowe wyzwania upływają jak zjazdy, a nie podjazdy, a zdobywanie każdego szczytu czy pokonanie stromego zjazdu dawało satysfakcję i wiarę w możliwości pokonania każdej przeszkody. Od siebie dodam, i tak naprawdę jesteście świadkami pewnej rzeczy, gdyby nie ta uparczywość jego, to poświęcenie czasowe, bo to sobie jasno musimy powiedzieć, nie wiem jak on to robi. No przykładem chyba są e-maile czy Facebook, gdzie wiadomości otrzymujemy nieraz po pierwszej, drugiej w nocy. Nie wiem czy on śpi, potem żeby rano wstał i jeszcze na kółka wsiadł, żeby poprowadził rajd. Oby tak dalej, żeby te siły mu nie uciekały. Cóż Wojtek, wszystkiego dobrego i prowadź nas dalej. Rekordzistą okazał się, poproszę tutaj, Przemysław Magryta, 1269 km. Każda z osób, która tutaj zostanie czytana, przywitaje się i wybiera sobie nagrodę. W czasie będzie sobie wybierał, ale niewiele gorszy jest na drugim miejscu. Nie? Uwaga, kto? Wojtek Leba.
dystans 1250 km. Na trzecim miejscu Jan Kornakowski. 1246 km. Sylwia Okun. 1195 km. Sławomir Dudziński, 1180 km. Andrzej Uptas, 1139 km. Zbigniew Szukało, 1013 km. Maria Matix, 1002 km. Zapraszamy. Anna Bielewicz, 882 km. Ireneusz Kumanowicz, 817 km. Janusz Grudziński, 628 km. Edward Kula, 586 km. Maciej Myszkowski, 520 km. Kochana, o tobie myślę, to dziewczyny, o tobie kochane.
śledzią. Let's go.